Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będę przedstawiał krótkie zarysy tych ksiąg, ale też wiele różnych rzeczy związane z historią, z pewnymi odniesieniami i tak dalej, tak żebyście mieli takie usadowienie poszczególnych tych ksiąg w historii i jeszcze w wielu innych rzeczach. Więc na początek trochę wyjaśnię z tymi prorokami mniejszymi, co to oznacza, bo szczerze mówiąc, cały czas używamy terminu proroków mniejszych, a szczerze mówiąc, nie powinniśmy używać tego terminu, bo ten termin jest bardzo późny i wiecie, kiedy on się pojawił? Dopiero w Wulgacie, czyli w łacińskim tłumaczeniu Starego Testamentu i tam innych rzeczy. Gdzie tych 12 proroków nazwano prorokami mniejszymi. Przy czym problem zasadniczy jest taki, że po pierwsze, zresztą to może za chwileczkę wyjaśnię jeszcze, i tak jak Dorota powiedziała, to jest tych 12 proroków i kolejność ksiąg w Biblii hebrajskiej, jak i w Biblii Kościołów zachodnich mamy taką samą, natomiast w Kościele wschodnim jest inne, bo jest oparte bardziej o Septuagintę, a w Septuagincie jest trochę inaczej. Więc przyjrzyjmy się ogólnie, jeśli myślimy w ogóle o całym Starym Testamencie, jak my to nazywamy, to jeśli rozmawiamy z Żydami, to raczej proponuję nie używać terminu Stary Testament, tylko użyć terminu Tanach. Jeśli to użyjecie, to oni będą zadowoleni i uśmiechnięci. I to jest skrót od trzech głównych części Biblii hebrajskiej. Wymawia się nie Tanach, jak to trochę wygląda niby, ale Tanach. I to są pierwsza część to jest to, co my często nazywamy Tora, bo tak jest napisane. Ale w języku polskim to nie oznacza prawo de facto, tylko pouczenie. Więc do tej części zaliczamy pięć ksiąg mojżeszowych, czyli rodzaju wyjścia kapłańskiego i powtórzonego prawa. Dalej mamy księgi prorockie, tą część proroków. I tu jest w Biblii hebrajskiej Księga Jozuego, Księga Sędziów, pierwsza, druga Księga Samuela. Zauważcie, że jest zupełnie inaczej niż my myślimy. Pierwsza, druga Księga Królewska, Księga Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Księga 12. W aramejskim to jest Trei Asar. Żydzi nigdy nie używali na tych 12, że to są prorocy mniejsi. Dlaczego Księga 12? Dlatego, że zwoje, na których spisywano księgi Tanach, miały określoną możliwość zapisu. Tak więc na jednym zwoju mogła się zmieścić Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Ezechiela, ale co się okazuje, że tych 12 ma 47 rozdziałów i przepraszam, 67 rozdziałów i to ona się też może zmieścić tych 12 na jednym zwoju. I dlatego Żydzi nazywali to księgą 12, a nie żadnych proroków mniejszych. Mniejsi to w tym sensie, że objętościowo może są mniejsi, ale oni na pewno nie są mniej ważni. Dalej mamy pisma, czyli Ketuvim, Księga Psalmów, Hioba, Przysłów i tak dalej. Jeśli pamiętamy, Jezus tam odwoływał się do podziału, co było napisane w prawie, w prorokach i psalmach. Jezus użył Księgę Psalmów jako tą pierwszą w odniesieniu do pism, ponieważ Księga Psalmów jest największa w sumie. I tak naprawdę to ona pokrywa objętościowo przynajmniej połowę tego, co jest zapisane w tych pismach.
Więc przejdźmy teraz dalej. Więc dlatego podkreślam, że to nie są prorocy mniejsi, tylko to jest Księga 12 i lepiej myśleć o tym w ten sposób. Zacznijmy od proroków Izaiasza w kolejności chronologicznej. Tu mogą być pewne dyskusje na ten temat, co i jak, ale chciałbym powiedzieć, że przynajmniej w dwóch, trzech księgach jest dyskusja, kiedy ta księga została napisana. Ja się w pewnych momentach do nich odniosę. Tutaj zaczniemy od proroków Izraela i wszyscy trzej byli prorokami w czasie Imperium Asyryjskiego. I jeśli dobrze pamiętacie, tu chcę też to umiejscowić, że Imperium Asyryjskie podbiło Izrael i zdobyło Samarię, czyli stolicę Izraela w 722 roku przed naszą erą. I w tym czasie, przed tym podbojem, mamy tych trzech proroków, którzy prorokowali. Jeśli chodzi o Jonasza, to zarówno tradycja żydowska, jak i chrześcijańska. Pierwszy werset księgi przedstawia Jonasza jako syna Amitaja. Krótka wzmianka w drugiej księdze królewskiej 14:25 jako proroku pochodzącym z Izraela. I też chciałbym zwrócić uwagę, że. Moment, tutaj muszę coś zrobić, dobra. Pochodził z miasta położonego w niewielkiej odległości na północ od Nazaretu w Dolnej Galilei, przepraszam. Jonasz był więc prorokiem północnego królestwa. Oznacza to, że faryzeusze mylili się, mówiąc: szukajcie, a szukajcie, bo żaden prorok nie powstał w Galilei, ponieważ Jonasz był Galilejczykiem, więc faryzeusze też się troszeczkę mylili. Krytycy argumentowali, że Jonasz został napisany znacznie później przez przeciwnika reform oczyszczających Ezdrasza i Nehemiasza. Ich argumenty są skutecznie odparte, więc chciałbym na to zwrócić uwagę. I można powiedzieć, że Jonasz był prorokiem w VIII wieku, wspomniany w II Księdze Królewskiej. I jeszcze przyjrzyjmy się dalej. Geografia. Wezwany przez Boga z rodzimego Izraela, aby udać się do Niniwy i głosić tam pokutę. To wszyscy wiemy. Próbuje uciec przed Bogiem, udaje się na zachód zamiast na wschód. Znalazł się na tym statku płynącym do Tarsi z miasta handlowego na terenie dzisiejszej Hiszpanii. Nie wiemy dokładnie, jak daleko dotarł, zanim został wyrzucony za burtę i połknięty przez rybę. W każdym razie odpowiedział na to drugie wezwanie, które zaczyna się w trzecim rozdziale, aby udać się do Niniwy, stolicy Asyrii, która jest miejscem drugiej połowy księgi. Jonasz był współczesny Jeroboamowi II w Izraelu, co plasuje go mniej więcej tak w około 782-753 rok przed naszą erą. Oznacza to, że służył po Elizeuszu i tuż przed czasami Amosa i Ozeasza. Temat i cel. Jonasz objawia moc Boga w naturze. To są te pierwsze dwa rozdziały, tam gdzie Bóg dokonuje tych różnych rzeczy. Oraz miłosierdzie Boga w sprawach ludzkich, trzeci, czwarty rozdział. Prorok dowiedział się, że zbawienie jest od Pana, to co czytamy na drugim rozdziale, werset drugi, że łaskawa oferta Boga rozciąga się na wszystkich, którzy pokutują i zwracają się do niego, a nie tylko na Żydów. Żydowski nacjonalizm zaślepił Boży lud przymierza na zrozumienie jego troski o pogan. Mieli być świadkami, ale jakoś im się to nie udawało. Dalej. Chodźmy. Następnym prorokiem jest Amos. Jego imię i osoba pojawiają się tylko tutaj, w Starym Testamencie, w tej księdze. Amos żył pośród społeczności Tekoa, niewielkiej miejscowości oddalonej około 20 kilometrów od Jerozolimy.
w swej księdze podkreśla, że nie pochodzi z rodziny prorockiej ani nie uważa się za proroka. Nazywa się raczej hodowcą sykamor i pasterzem, o czym czytamy w Amosa 7 rozdziale. To jest ciekawe, że czasami prorok, który prorokuje i przekazuje przesłanie Boże, nie uważa się za proroka. To jest bardzo ciekawe. Geografia. Amos pochodził z Judy Tekoa, około 20 km na południe od Jerozolimy, jednak jego prorocze przesłanie było skierowane do Izraela. Zobaczcie, człowiek z Judy prorokuje przeciwko Izraelowi. No i wiecie, animozje były między jednym a drugim królestwem, czyli Judą, a królestwem północy, czyli Izraelem. Amos datuje swoje dzieło dość zdecydowanie, wymieniając królów południowych i północy w czasie swojej działalności. Dlatego jego, tam wymienia chyba sześciu królów, dlatego jego proroctwa można datować na około 755 rok, czyli 33 lata przed upadkiem Izraela i wygnaniem go przez Asyryjczyków. Więc Amos tu właśnie to podkreśla, że mają się Izrael z powodu grzechu może będzie ukarany, jak się nie odwróci. Temat i cel. Podstawowym tematem jest nadchodzący sąd nad Izraelem z powodu rażącej grzeszności narodu, często wyrażającej się w niesprawiedliwości społecznej. Tam mamy takie nieciekawe stwierdzenia, które bardziej omówimy, na przykład krowy Baszanu, czy jakieś inne w stosunku do mężczyzn, którzy wykorzystywali innych, żeby osiągnąć bogactwo, bo w tamtym momencie można było w Królestwie Północnym dosyć dobrze gospodarka funkcjonowała. Niemniej jednak przepowiada on przebaczenie i błogosławieństwo, jeśli tylko Izraelici okażą skruchę. Co jest bardzo często, zarówno w prorokach mniejszych, jak i dosyć często w prorokach większych, że jest zapowiedziany nadchodzący sąd, ale jeśli się odwrócą, to tego sądu może nie być. Ale tym warunkiem jest postawa skruchy. Ale najczęściej jednak Izrael, czy Juda później, jak będziemy mówić, jakoś nie za bardzo reaguje pozytywnie. Cel właśnie tej księgi, celem Amosa było skłonienie Izraela do pokuty, zanim będzie za późno. Jak wiemy, niestety Izrael nie zareagował właściwie, więc dla nich później to się stało za późno. I trzecia z ksiąg odnoszących się do Królestwa Północnego Izraela, to jest Księga Ozeasza. Ozeasz jest synem Beriego, tak jak jest tam powiedziane. Pochodzi z Północnego Królestwa Izraela. Był mężem kobiety o imieniu Gomer oraz ojcem dwóch synów i córki. Biblia nie wspomina o nim inaczej niż w jego proroctwie, więc nie ma więcej na jego temat. Zwracał się do północnego królestwa Izraela, często nazywanego Efraimem, od największego plemienia. Więc widzimy, że czasami nazwa, która jest odnoszona, trzeba być ostrożny, bo jak jest powiedziane o Efraimie, to często może oznaczać całego Izraela. Ozeasz pełnił niezwykle długą służbę, prorokując za panowania za co najmniej sześciu ostatnich królów Izraela. Od Jeroboama II do Ozeasza, ostatniego króla Izraela. Był młodszym współczesnym Amosa i starszym współczesnym Izajasza i Mycheasza. Jego służba przypada gdzieś na lata 755-710 przed naszą erą. I tutaj w tej księdze jest coś niesamowitego, bo pierwsze trzy rozdziały mówią o życiu Ozeasza i jego sytuacji rodzinnej przez pierwsze trzy rozdziały, a od 4 do 14 jest mowa o Izraelu. Cudzołóstwo Gomer w pierwszym rozdziale ilustruje grzech Izraela, który
jest omówione w rozdziale 4 do 7. Degradacja Gomer reprezentuje sąd nad Izraelem, który odbywa się w rozdziałach 8 do 10. Odkupienie Gomer przez Ozeasza, trzeci rozdział, obrazuje przywrócenie Izraela w rozdziałach 11 do 14. Więc tutaj widzimy, że bardziej niż jakikolwiek inny prorok Starego Testamentu, jego osobiste przesłania ilustrowały jego prorocze przesłanie. To trzeba mieć naprawdę niesamowitą sytuację, żeby zrobić to, co Bóg mu kazał, i on wypełniał to wszystko, i to było obrazem tego, co się odnosiło później dalej od 4 do 14 rozdziału w tejże księdze. Teraz mamy sześć proroków judzkich. To dotyczy oczywiście przed upadkiem. I głównie to dzieje się za panowania Imperium Asyryjskiego do 612 roku, kiedy Babilończycy i Medowie zdobyli stolicę Imperium Asyryjskiego. Habakuk już jest właśnie blisko tego, tej sytuacji, gdzie tak się dzieje, bo w swojej księdze, jak już kiedyś omawialiśmy, jest mowa o tym, że Bóg ukaże Judę przez Babilończyków, więc w tym czasie już Babilończycy byli imperium. Więc przejdźmy kolejno do tych proroków judzkich. Cały czas staram się iść według historycznych mego czasu, zarówno pierwsze w Królestwie Północnym, tak samo teraz, przy czym, no mówię, tam będą pewne trudności z datowaniem. Abdiasz był mało znanym prorokiem, który prawdopodobnie żył w południowym Królestwie Judy. Nic nie wiadomo o jego rodzinnym mieście ani o rodzinie. I co mamy problem z umiejscowieniem, bo Stary Testament wspomina aż o 13 Abdiaszach. Więc który to był? Więc przejdźmy teraz do daty i miejsca akcji. Ze względu na wzmiankę od cudzoziemca, którzy najechali, splądowali Jerozolimę, nie ma wątpliwości, że Obadiasz żył w Judzie. Jego proroctwo, przepraszam, Abdiasz, nie Obadiasz. Po angielsku jest Obadiasz. Jego proroctwo jest jednak skierowane przeciwko Edomowi, którego Bóg ukaże z powodu jego nastawienia do Judy, a też prawdopodobnie Edom brał udział w tym, wspomagał ten podbój Jerozolimy. I tutaj mamy dwie daty w zasadzie, kiedy to najbardziej jest prawdopodobne. Pierwsza data to jest 830 do 840 roku przed naszą erą. I to jest najazd na Jerozolimę przez Filistynów i Adam, i przepraszam, Arabów podczas rządów Jehorama, który rządził w latach 853-841 przed naszą erą. I druga możliwość, w czasie najazdów babilońskich na Jerozolimę, to jest 605 do 586, chociaż to jest mniej prawdopodobne, bo opisy i pewne rzeczy bardziej pasują do tego pierwszego datowania. Chociaż jest przynajmniej jeszcze trzy czy cztery, jeszcze trzy dodatkowe są inne możliwości, chociaż tamte już są zupełnie najmniej prawdopodobne. Więc wybrałem tylko te dwa. Następną księgę mamy księgę Joela. I wiemy tylko, że autorem był Joel. Wiemy, że prorokował w Judzie. Prawdopodobnie odbyło się to za panowania chłopca króla Joasza, czyli jeszcze niepełnoletnim, ale za regencji kapłana Jehojady, który był właśnie regentem na rzecz tego króla Joasza. To jest mniej więcej w granicach około 835 roku przed naszą erą. Temat i cel. I tutaj zaczyna się bardzo ważny temat. To jest Dzień Pański.
Koncepcję Dnia Pańskiego ilustruje straszliwa plaga szarańczy, która niedawno spustoszyła Judę. Nadchodzący dzień sądu, w którym bezpośrednio Bóg interweniuje w ludzką historię, aby usprawiedliwić swoją sprawiedliwość, jest porównany do takiej dewastacji. Będzie to czas niezrównanej zemsty na narodzie. Jego kulminacją będzie jednak czas wielkiego błogosławieństwa i zbawienia dla tych wszystkich, którzy ufają Panu. Już słyszałem wiele różnych ciekawych teorii na temat tej szarańczy, że to jakieś helikoptery, cuda nie widzę, jakieś różne dopasowania, nie wiadomo czego, co i jak. Ale omówię szczególnie sytuację szarańczy tam i pewnych rzeczy z tym związanych, jak będę omawiał księgę Joela dokładniej. I cel. Joel został napisany do ludu Judy, aby zachęcić go do pokuty, póki jeszcze jest na to czas. Ostrzega i zaprasza. Język Joela jest żywy i przenikliwy. Na przykład drugi rozdział, werset 13. Pokutujcie sercem, a nie szatą. Powróćcie do Pana, Boga waszego, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i obfitujący w miłość i nie zsyła nieszczęść. Czy z czym się wam ten werset trochę kojarzy już w Nowym Testamencie? Więc Joel już tu bardzo mocno właśnie podkreśla o tym dniu pańskim i ostrzega, że to będzie straszny dzień dla tych, którzy nie polegają na Bogu i są mu nieposłuszni. Następnym prorokiem jest prorok Michałasz. Jego rodzinne miasto znajdowało się gdzieś około 40 kilometrów na południowy zachód od Jerozolimy. Żył więc w pobliżu granicy Judy i Filistii. Michałasz prorokował w ostatnich dniach Izraela tuż przed niewolą asyryjską. Jako prorok judzki kontynuował prorokowanie we wczesnym okresie panowania Ezechiasza. Dlatego czas, w którym prorokował, przypadł prawdopodobnie na lata 735-710, co czyniłoby go współczesnym Ozeaszowi w Północnym Królestwie i Izajaszowi na dworze jerozolimskim. Jaki jest temat i cel tej księgi? Michałasz obnaża niesprawiedliwość Judy oraz sprawiedliwość i prawość Boga Izraela Jahwe. Księga ta podkreśla integralny związek między prawdziwą duchowością a etyką społeczną. Jeśli ktoś chce postępować etycznie, to musi postępować w wierze, żeby to funkcjonowało dobrze. Następnym prorokiem jest Nachum i być może ja omówię po Jonaszu Nachuma jednak, z tego względu, że on się odnosi do tego samego miejsca. Jakkolwiek nic nie wiadomo o Nachumie poza tym proroctwem, wiemy, że pochodził tylko z Elkosz. To jest, przepraszam, tam ma być 1,1. Trochę byłem głodny i zjadłem przecinek. Data i miejsce akcji. Prawdopodobnie około 660 roku przed naszą erą, gdyż mowa jest w tej księdze o spustoszeniu Teb, stolicy Górnego Egiptu, które miało miejsce w 663 roku przed naszą erą. Prawdopodobnie też Nachum pochodził z Judy, choć nie jest to takie wcale pewne. I teraz znowu ten prorok, począwszy od pierwszego rozdziału, głównym tematem proroctwa Nachuma jest Boża zemsta za niegodziwość Niniwy. Ja bym powiedział, że bardziej Boży sąd za niegodziwość Niniwy.
Księga ta została napisana na korzyść ocalałego królestwa Judy. Izrael już został wtedy pochłonięty przez Asyrię, bo wiemy, że upadła Samaria w 720 roku, czyli stolica Królestwa Północnego Izraela, więc już w zasadzie Izraela nie było. Ludzie w Judzie, którzy ufali Panu, będą pocieszeni, gdy usłyszą o Bożym sądzie nad dumnymi, brutalnymi Asyryjczykami. Czyli tu jest zapowiedź sądu nad Asyrią. Jak wiemy z historii, Asyria upadła na rzecz Babilonu w 612 roku przed naszą erą. Następnym prorokiem w kolejności to jest Sofoniasz. To jest, i tu jest bardzo ciekawe, bo w przeciwieństwie do wielu tych innych proroków, Sofoniasz przedstawia się bardzo ambitnie. Śledząc swój rodowód do czwartego pokolenia wstecz do Ezechiasza. Przypuszczalnie nie był to reformatorski król Judy, czyli Sofoniasz chce podkreślić, że w jakiejś mierze wywodzi się z rodu królewskiego. Czyni to Sofoniasza jedynym prorokiem królewskiego pochodzenia. Ale to podkreśla, więc to też jest ciekawe w tej księdze. Sofoniasz mówi nam, że prorokował za panowania Jozjasza. Jozjasz panował mniej więcej w roku od 640 do 609 przed naszą erą. Zniszczenie Niniwy było w 612 roku, było wciąż przyszłością, kiedy pisał, dlatego pisał gdzieś pomiędzy 640 a 612 rokiem. Bo Sofoniasz nie mówi, że już Niniwa została zniszczona. Sofoniasz opisuje nadchodzący dzień sądu nad Judą i nad narodami. Jahwe jest święty i musi sprawiedliwie wymierzyć karę za grzech. Jego sprawiedliwość musi być wypełniona. Wzywając wszystkie narody świata do rozliczenia się przed nim. I każdy naród bez wyjątku musi stanąć przed Bogiem i rozliczyć się ze swojej postawy, ze swojego grzechu, ze swoich czynów wcześniejszych. Suwerenny Bóg będzie sądził nie tylko swój lud, ale także cały świat. Nikt nie ucieknie spod jego władzy i panowania. Dzień Pański będzie miał powszechny wpływ. I tu też jest odwołanie się do Dnia Pańskiego, chociaż nie tak szczegółowo opisanego jak w księdze Joela, ale odnoszącego się do wszystkich narodów. U Joela jest bardziej w odniesieniu się do narodu izraelskiego. I powtórzę tylko skrótowo to, co już omawiałem, bo Habakuka już omawiałem. Coś mi tu się pomylało z formatowaniem, ale przepraszam. Habakuk identyfikuje się po prostu jako Habakuk, prorok, nie podając miejsca swojego pochodzenia ani żadnych informacji genealogicznych. Jedynym wyraźnym odniesieniem czasowym w księdze Habakuka jest inwazja babilońska jako wydarzenie nieuchronne, jak czytamy w pierwszym rozdziale. Wygląda na to, że Babilon był już wtedy wielką potęgą w czasie, gdy Habakuk pisał, ale jeszcze Babilon nie zajął Jerozolimy. Umiejscowiałoby to proroctwo, przecinek tam miał być, między rokiem 612, zniszczeniem Niniwy, a pierwszym zdobyciem Jerozolimy 605 rokiem, a więc około lat 609, 607, 610, 607. Habakuka niepokoi to, co widzi wokół siebie w Judzie. Widzi rażąco, wielu rażąco narusza Boże prawo i wypacza sprawiedliwość, a pozostają bezkarni. I Habakuk narzeka, że jak to krzywda mu się dzieje, taka niesprawiedliwość, a Bóg nie reaguje i tak dalej, i tak dalej. Więc następnie Bóg
objawia mu, odpowiada mu, że użyje Babilończyków jako swojej laski sądu. To jeszcze bardziej niepokoi Habakuka. Jak Bóg może użyć tak okrutnego i brutalnego narodu, aby ukarać swój lud przymierza, nie? No bo my jesteśmy ludem przymierza. No to jak gorsi mają karać lepszych? Boża odpowiedź usatysfakcjonowała Habakuka. Wbrew pozorom Bóg jest nieporównywalny w mądrości, dobroci i mocy, i jego sprawiedliwość jest wymierzana bez względu na to, jak człowiek na to patrzy. I to wszystko, co Bóg dokonuje, jest dziełem sprawiedliwym. Jego plan jest doskonały. Ci, którzy go znają, będą żyć dzięki wierze w niego. I tutaj oczywiście mamy ten słynny fragment z drugiego rozdziału, z wersetu czwartego, z drugiej części zresztą, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Przy czym w języku hebrajskim jest trochę inaczej, bo tam jest, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności, ale do Hebrajczyka zewnętrzny objaw tego był wyrazem jego wewnętrznej postawy. Dlatego w Nowym Testamencie jest użyte trzykrotnie słowo wiara, raz w liście do Rzymian, gdzie jest mowa o sprawiedliwości. Dalej jest w Galatów, gdzie jest mowa o wierze, a w Hebrajczyków jest mowa o tym, że nacisk jest położony na żyć będzie. I tutaj teraz przechodzimy do następnych trzech ostatnich proroków. To są prorocy po wygnaniowi, to jest po roku 538, kiedy Cyrus, król perski, umożliwił powrót Izraelczykom do swojej ziemi i tam Izrael ma zbudować świątynię i wiele innych rzeczy, ale o tych szczegółach to porozmawiamy sobie za chwileczkę, kiedy przejdziemy do Ageusza. Jak już właśnie mówiłem, jest to Juda, okres powygnaniowy, około 520 roku przed naszą erą, współczesny Zachariaszowi i Zerubabelowi, czyli tam księga Ezdrasza, Nehemiasza, tam później te księgi się kłaniają przy tych właśnie tych trzech prorokach. Po wygnaniu babilońskim Żydzi rozpoczęli odbudowę świątyni, ale pozwolili, by prace zostały wstrzymane, podczas gdy oni odbudowywali swoje własne domy. No, wiecie, to jest czasami naturalna tendencja ludzka, że coś się zaczyna, ale jak potrzeby własne wydają się być znacznie ważniejsze, no to się przechodzi do tego, co się wydaje nam bardziej ważne, czyli potrzeba posiadania własnego domu. Z tego powodu też nie postawili Boga na pierwszym miejscu i nie cieszyli się Jego błogosławieństwem na ziemi. I celem tej księgi jest, i w zasadzie wezwaniem Ageusza, że w którym Ageusz wzywa ludzi do ukończenia świątyni, ponieważ Bóg obiecał, że będzie ona wypełniona chwałą. Po skarceniu ludzi za skażenie, Ageusz kończy obietnicę przyszłego błogosławieństwa. Bóg właśnie mówił im, że z powodu tego, że oni odwrócili się od budowania świątyni, poprzez którą oni mieli, w której obecność Boża miała być obecna, i Bóg w ten sposób poprzez swoją obecność miał błogosławić Judzie, przepraszam, nie Izraelowi, to z powodu tego, że oni tego nie zrobili, to im się nie powodzi tak, jakby chcieli. Pójdźmy teraz do przedostatniej księgi. Zachariasz, wnuk izraelskiego kapłania o imieniu Iddo. Tam możemy to przeczytać w Zachariasza 1:2 i Nehemiasza 12:1, werset 1, 4 i 16.
To jest oczywiście Judaokres powygnaniowy, współczesny Ageuszowi Zerubbabelowi, czyli trochę podobny czasowo jak ta księga poprzednia. Zachariasz również zachęca Żydów do ukończenia świątyni. Z tym, że metoda motywacji Zachariasza jest trochę inna niż tamta, bo tamta pokazuje, że im Bóg nie błogosławi z powodu tego, że nie ukończyli tej świątyni, więc oni nie doświadczają tego. A tutaj jest metoda Zachariasza polega w drugą stronę na zachęcaniu. Świątynia ma kluczowe znaczenie dla duchowego zawiera jedne z najważniejszych klauzul mesjańskich w Piśmie Świętym. Bóg objawia się, że jego program dla ludu jest dalekiego zakończenia. Właśnie ta seria wizji, która tam występuje, jest naprawdę bardzo ciekawą rzeczą, którą omówię, jak będę omawiał tą księgę Zachariasza, bo muszę powiedzieć, że te wizje są niesamowite. I to tak jest wizja trochę po wizji, po wizji, po wizji, więc no, jest to ciekawy sposób przekazania. I teraz dalej mamy tak zwaną ostatnią księgę Starego Testamentu. To jest księga Malachiasza. Też to jest okres Juda powygnaniowy, z tym, że to już jest koniec V wieku przed naszą erą, czyli współczesny Ezdraszowi i Nehemiaszowi. I jak wiemy, że powrócił do służby u króla perskiego gdzieś w roku 433, więc to było trochę wcześniej, więc około 430 roku w Jerozolimie te wydarzenia, o których on opisuje. W czasach ostatniego proroka Starego Testamentu duchowy i moralny klimat ludu stał się zimny. Ich kult stał się bezsensowny i obojętny. Charakteryzuje ich religijny i społeczny kompromis. Nadchodzi ten straszny dzień sądu, kiedy wszyscy aroganccy i wszyscy złoczyńcy będą plewami, które zostaną spalone. Znowu tu jest ten obraz tych plew, które zostaną spalone, ale dla tych, którzy się boją Jego imienia, wejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Musimy pamiętać, że w Starym Testamencie jest cała masa takich obrazów. Język Starego Testamentu jest językiem bardzo obrazowym, bardzo takim przemawiającym do wyobraźni człowieka. Także bardzo często to są opowiadania jakieś, bardzo często to są jakieś takie przekazania przy pomocy jakiegoś obrazu, który byłby znany dla nich, żeby przekazać jakieś duchowe wartości, jakieś zapowiedzi, czy też sądu, czy też błogosławieństwa, w zależności od postawy, czy wcześniej Izraelitów, czy też teraz Judejczyków. I to jest tych 12 proroków, o którym będę później mówił więcej, ale jeszcze wrócę do początku, momencik, kiedy się zastanawiamy jeszcze raz nad tymi prorokami mniejszymi, to starajmy się raczej nie używać tej nazwy, chociaż wiem, że ona jest nazwą popularną, bo to wcale nie byli prorocy mniejsi, tylko byli prorokami powołanymi przez Boga do realizacji Jego konkretnych celów i zamiarów. A że mniej
opisywali różnych rzeczy niż na przykład Jeremiasz, Izajasz i tak dalej, to jest inna strona medalu. Natomiast ta zawartość, która znajduje się w tych księgach, naprawdę jest bardzo istotna w każdym z tych momentów, że czy to, aby naród izraelski odwrócił się od grzechu i wrócił do Boga i postępował według przymierza, które oni zawarli z Mojżeszem na górze Synaj, czy później z następnym pokoleniem w Księdze Powtórzonego Prawa, to widzimy, że jak to bywa wtedy, tak i bywa dzisiaj. Ci ludzie są grzeszni i mają skłonność do tego, żeby odchodzić od Boga i zaspokajać swoje własne potrzeby, które im się tak wydaje, swoje własne korzyści. I te księgi dlatego są tak ważne, ponieważ one w bardzo taki praktyczny sposób też odnoszą się do nas dzisiaj. My również stoimy w różnych sytuacjach, tak jak na przykład w księdze Amosa mamy opisaną tę sytuację, gdzie jedni się bogacą kosztem drugiego, gdzie jest niesprawiedliwość. Jeden pracuje nadmiarowo na drugiego i niewiele co z tego ma. W księdze Joela znowu mamy tą zapowiedź tego, że z powodu grzechu człowieka nikt nie ucieknie przed sądem Bożym. I też widzimy chociażby w księdze Jonasza, że Bóg pragnie i dąży do tego, żeby nie tylko naród izraelski, czy później Żydzi w Judei byli zbawieni, ale też, żeby każdy człowiek mógł być zbawiony. Nawet ten, który nie rozróżnia, jak jest powiedziane, prawej ręki od lewej, żeby i Bóg da czas na to, żeby człowiek się nawracał. Jeśli się dobrze przyjrzymy, na przykład czas między księgą Jonasza a Nachuma, to jest grubo ponad 100 lat, i wtedy widzimy, że Jonasz głosił opamiętanie dla mieszkańców Niniwy, i oni się czasowo opamiętali, ale tylko na jakiś krótki czas. A później znowu zaczęli wypełniać uczynki niegodziwości. I wtedy Bóg zsyła już proroka Nachuma, którego celem jest przykazanie sądu nad Niniwą. Więc widzimy, że i uczymy się z tych ksiąg bardzo wiele, że Bóg odnosi się do nas łaskawie, miłosiernie i nie stara się nas osądzić od razu. Daje czas jeszcze ludziom do opamiętania się i do nawrócenia się do Niego, zaufania Mu, a wtedy obecnie już dzisiaj przez działanie Ducha Świętego i przez Jezusa Chrystusa my możemy mieć życie takie, które jest życiem błogosławieństwa. Ale warunek jest zawsze, zarówno wtedy, jak i teraz, że człowiek musi się nawrócić, czy wtedy do Boga, czy teraz zaufać Jezusowi Chrystusowi. Także jak się przyjrzymy tym księgom, to one są bardzo praktyczne nawet dzisiaj, mimo że odnosiły się pierwotnie do ludzi w tamtych czasach, w tamtych sytuacjach. Możemy powiedzieć, no przecież to już 20, nieraz 5, 6, 7, 8 wieków temu, nie? Ale one są, te księgi, w dalszym ciągu naprawdę ważne dla nas dzisiaj, żeby się mieć tego, te księgi służą jak ten, jak Paweł określa to, pedagogos, czyli ten, który pokazywał, co ważne, co nieważne i dlaczego ważne,
jak to odnosi się do naszego życia codziennego. Ja bym może już powoli na tym teraz skończył, natomiast jeśli macie jakieś pytania, uwagi czy cokolwiek, to bardzo proszę. Może jeszcze dwie takie uwagi. Nie starałem się umieszczać wszystkich tych królów, zarówno Izraela, jak i Judy, ponieważ wiem, że i tak byście nie zapamiętali, więc jak potrzebujecie, to zawsze możecie sięgnąć nawet do jakichś komentarzy dobrych, czy do jakichś książek, czy nawet czasami do internetu. Nie zawsze do końca tam jest wszystko prawda, ale przynajmniej z grubsza można się wiele różnych rzeczy tam dowiedzieć, więc z tego powodu nie chciałem już robić zamieszania. Bardziej mi zależało na tym, żeby przedstawić to w takich trzech jak gdyby grupach, czyli pierwsze tych w odniesieniu do narodu izraelskiego, do Izraela, Królestwa Północy, później tych sześciu do Królestwa Południa, czyli Judy, przedwygnaniowo jeszcze i później tych trzech kroków powygnaniowych, szczególnie z Malachiaszem, który oczekiwał już, zarówno Zachariasz też, ale Malachiasz oczekiwał nie na tego przyjścia, tego Zbawiciela, przy czym mamy właśnie między Malachiaszem a Nowym Testamentem mamy przynajmniej 400 lat ciszy. Bóg się nie odzywa w tym czasie. Oczywiście mamy różne księgi historyczne, które na przykład są w Septuagincie, jak pierwsza, druga Machabejska, czy trzecia, czwarta Machabejska, więc trochę różnych faktów tam historycznych możemy się z tego dowiedzieć. Natomiast bądźmy ostrożni, ponieważ jeśli będziemy za daleko wyciągać różne rzeczy z tych czy jeszcze innych ksiąg, to możemy dojść do sprzeczności z całym przesłaniem zarówno Starego Testamentu, czyli Biblii Hebrajskiej, jak i Nowego Testamentu. Więc tutaj takie małe, może drobne ostrzeżenie, jak do czego podchodzić, żeby nasze podejście do Słowa Bożego, do Boga, żeby było spójne w każdej sytuacji, w każdym miejscu, a nie żeby były pełne sprzeczności, bo wtedy, jeśli będzie pełne sprzeczności, to nie będziemy wiedzieć, jak żyć i postępować we właściwy sposób. Dlatego to już koniec tych dodatkowych takich może uwag, więc dziękuję bardzo za dzisiejszy czas, który mieliśmy, więc teraz proponuję, żeby przejść do dyskusji, do rozmów, do uwag, pytań i tak dalej.